Andrzejów. Małe i spokojne miasteczko. Niestety pewnego dnia miasto atakuje armia Herobrine'ów. G-Play postanawia zdobyć broń oraz wybudować ukrytą bazę, aby obronić miasto. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę. Zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. O kurcze, dzwonek? Z samego rana przecież mamy dopiero taką wczesną godzinę. O nie, kto mi tak z samego rana normalnie głowy zawraca, ale się zdenerwowałem teraz. O nie. Chwila, kto to jest? Ty, kurczę. Otwieraj! Jakieś Herobrine, nie otworzy wam! O nie, wy jesteście Herobrine'ami, ja was znam. To jest przeklęte postacie z was są, nie otworzę wam. Możecie zapomnieć, kurczę, wynoście się tak? stąd. Tak, słuchaj, wynoś się, za chwilę my cię zmienimy w Herobrine'a. Demolujesz cały dom, wynocha stąd. Przejmujemy całe miasto teraz. Pani Herobrine, dogadajmy się jakoś spokojnie, jestem pozytywnie nastawiony. Nie. Dobrze, że zastawiłem drzwi, to pana koledzy tutaj nie wejdą. Pan jest szefem jakimś tych Herobrine'ów, czy nie? Ja jestem, słuchaj, podwładny szefa, ale nieważne, słuchaj, załatwimy całe wasze miasto, słuchaj, lepiej stąd, bo cię ugryzie, że zmienisz w Herobrine'a. Zostaw mnie, zostawcie mnie, kurczę, zostawcie mnie, cwaniaki, o nie, ja zwiewam, muszę uciekać, kurczę, dajcie mi spokój, przeklęte potwory, Herobrine'y, jakie mają straszne oczy, ja nie mogę normalnie na nich patrzeć, przerażające, wynocha, wynoście się stąd, kurczę, to moje pole i mój domek, macie mi dać spokój, rozkazuję wam, rozumiecie? O nie, dobra, może ten ucieknę. O kurcze, zwiewamy, kurcze, ja nie mogę. Zostawcie mnie, ratunku. Tutaj. Czekaj, pomogę ci. Już lecę. Dobra, do pana domku, do domku, mogę. Szybko, dobra. Prędzej. Dobra, szybko, jestem. Się, uwaga. Ojej. O, dziękuję za pomoc. Jakaś, witam. Ja nie wiem, co ja bym bez pana zrobił. Normalnie masakra. Te Herobrine'y to w ogóle zaatakowały mnie dzisiaj i mnie obudziły. Masakra, widziałeś, co to się dzieje? Powiem ci, że nasze miasto zostało zaatakowane przez armię Herobrine'ów, rozumiesz to? Po prostu cała armia i wiesz co? I zamieniają mieszkańców, gryzą ich i ci ugryźnięci po prostu zamieniają się w Herobrine'y, rozumiesz to? Wow, dobrze, że mnie nie ugryźli, bo już bym był pewnie Herobrine'em. Słuchaj, masz może, nie wiem, jakiś miecz czy coś, cokolwiek, czym mógłbym się bronić? Tak. Jestem ogólnie farmerem, więc nie mam takiego jakiegoś dobrego miecza, mam taki podstawowy, ale słuchaj, musimy ocalić nasze miasto, oni są, czekaj, chyba sobie poszli tamci. Widzisz ich gdzieś? Jest bezpiecznie, możemy wyjść? Bezpiecznie jest, możemy wyjść, jest dobrze. Słuchaj, musieli odejść, ale jest taka sprawa, musimy obronić te miasto. Słuchaj, tam widzę następnych, stoją nam na drodze, kurczę, no naprawdę, jejku, naprawdę to jest jakaś plaga, daj spokój. O nie, ja co teraz zrobię, normalnie Halinka ode mnie, nie płacz. Mi w ogóle domek przyjęli, co ja teraz zrobię, on mnie zniszczył. Nie bądź taka beksa, weź mi się w garść, słuchaj, ziomeczku, ja cię nie znam, ale widzę, że spogłoś ciebie, ziomeczek, i wiesz, no jakoś sobie poradzimy, dobra. Damy sobie na pewno radę. Idziemy, słuchaj, na nich? Tak, idziemy tam na nich. Dobra, idziemy, tu chodź, kurczę. Musimy znaleźć jakieś lepsze bronie, słuchaj, uważaj, gdzieś nie jeden. Żeby się nie ugryźli, oż ty. Dobra, bestie przeklęte, zostawcie nasze miasto w spokoju. Ugryźcie? Nie, chyba nie. Słuchaj, musimy znaleźć, kurczę, taką jakąś bazę, musimy znaleźć bronię, musimy znaleźć, słuchaj, jakieś, wiesz co, rzeczy, żeby zrobić pułapki i będziemy walczyć z tymi Herobrine'ami, słuchaj, nie odpuścimy im, słuchaj, musimy się jakoś rozdzielić to i po prostu... To jest genialny pomysł, ale ty jesteś mądry, tak. Fajnie, że takiego ekwipunek zdobywamy, bo te mieczyki, które nam dałeś, to się do niczego nie nadałem, słuchaj. To dobra, niestety. To ty może pójść tam, w tamtym kierunku, ja pójdę tam. O kurczę, dobra. Widzę tam następnych, to postaram się ominąć i jesteśmy uważaj, w kontakcie, na razie. Uważaj, może jakoś, dobra, to na razie, pa. Dobra, to ja muszę, kurczę, zrobić tu jakiś podstęp. Widzę tam następnych Herobrine'ów, przejęli całe miasto. I co ja teraz mam zrobić? Po cichutku, zakradniemy się, może znajdziemy tu w skrzyniach jakieś, nie wiem, mieczyki. Okej. O, jest jedzenie. Wow, dobra, jabłka się przydadzą, ryby też, bo tak naprawdę to nie wiadomo, czy tak naprawdę nie będziemy gdzieś musieli w podziemiach siedzieć,
ukryci. Pomocy! Okay. Ratunku, niech ktoś mi pomoże, co się dzieje? Szybko! Co się dzieje, proszę pana? Proszę uważać, tutaj jestem czarodziejem. Oni mnie, proszę pana, zaatakowali, a nie mam przy sobie swoje różki, bo tak nagle szłem sobie do kibelka rano, wie pan, załatwić swoje sprawy, to nagle Herobrine na mnie, to co, no, co ja miałem zrobić? Mnie też zaatakowały. Gdzie pan ma te różki? Ja panu pomogę, oni mnie chyba tam? Nie widzieli jeszcze. O, chyba jeszcze nie widzieli. Tam jest składzik, proszę pana, jak panu tam macham ręką w tamtym kierunku, jest składzik drewna i tam mam ukryte moje tajne różdżki i zbroje i w ogóle wszystko. O nie, dobrze, ciepło. Dobra. Gorąco. Jest, dobra. Jej. Mam, ja nie mogę, zbrojki też mam brać, proszę pana? Tak, niech pan wszystko bierze i niech pan mi pomoże się z nimi rozprawić, bo ja przy sobie nic nie mam, dosłownie nic. Dobra, ja już kurczę się ubieram tutaj, ubezpieczam, jaki przygotowany koleś, ja nie mogę, to jest jakiś magik. Ja cię kręcę, jakie on ma w ogóle różdżki. Wow, jacie, chodźcie tutaj, Herobrine, ja już się z wami rozprawię. Dobra, teraz kurczę ogniem, ja cię kręcę, załatwiłem proszę ich, magiku. Pana. Ja. Świetnie, o, już tutaj, o, i tutaj trzęsienie ziemi pana. Potrafię nawet nie, zrobić, nie, uwaga. Nie, pan uważa, uwaga. To jest bardzo, o, proszę pana, co pan... Pan o, przepraszam, oszalał. Przepraszam. Proszę pana. Nie chciałem. Już panu oddaję tutaj różdżki. Dam panu trochę jabłek i zbroję, co najważniejsze. Proszę ja pana. Nie mogę. Powiem panu, że mnie też zaskoczyły te Herobrine. Przeklęte bestie, wie pan? No one są właśnie, proszę pana, jest chyba jakaś plaga. Plaga, po prostu Herobrine, armia nadciąga. Słyszałem, że armia nadciągła. Cała armia i po prostu wszystko zamieniają. O, pan. Proszę się tutaj uleczyć. O, tutaj mamy, pomysł. Kurczę, taką aurę, dzięki której możemy świetnie się leczyć. Super. No, dziękuję bardzo. Proszę pana, i armia cała nadciąga Herobrine. Pan to rozumie? Ojej, ja chyba uciekam z miasta, ale mam dla pana coś. W zamian za to, że pan tutaj mi tak po prostu pomógł, to ma pan tutaj jeszcze zbrojkę dodatkowo. Ma pan jabłuszka i ma pan, proszę pana, różdżki. I to jest wszystko, proszę pana, dla pana. Ja mam jeszcze multum tego, ale ja uciekam z tego miasta. Ja to już nie chcę być po prostu. Dobra, powodzenia, no. Magiku. Ja idę się rozejrzeć, szukam aktualnie jakiejś bazy, bo teraz już ekwipunek to mam dosyć fajny dla co? Mnie i dla mojego przyjaciela. Burmistrz ma jakąś bazę. Może pan niech idzie z nim tam pogadać. Tam na dobra. Lewo i prosto. No. Dobra, to ja idę normalnie do burmistrza porozmawiam. To do widzenia. Okej. Okay. Dobra, także mamy, kurczę, już wszystko idzie po dobrej myśli. Zobaczcie w ogóle na te różdżki, jakie one są kozackie. Przecież ja tutaj mam tyle zaklęć. O nie, żebym nie spalił miasta, Kurczę, Herobrine teraz nie mają, bum! Herobrine nie mają normalnie szans teraz ze mną. Ja tutaj, kurczę, mogę ich zaatakować. O, słuchajcie, tam jest właśnie baza burmistrza, także pójdziemy teraz tam i porozmawiamy. W sumie fajna baza, żeby się schronić. Można by to przerobić w fajny bunkier i tak naprawdę, no myślę, że to by nie był głupi pomysł. Okej, także, nie wiem, porozmawiam może z burmistrzem, on tutaj ma siedzibę. O, dzień dobry, witam. Dzień dobry, proszę pana. Jak się pan czuje, proszę pana? Niestety jest ewakuacja, trwa miasta, bo armia Herobrine nadciąga. Ja też się ewakuuję, ja tutaj stąd. Ja nie mam czasu na takie jakieś walczenie z Herobrine, więc biorę swoje pan rzeczy, ucieka? Proszę pana. Tak, burmistrz ucieka z miasta? Nie, no to jest nieprawdopodobne. Ja nie mogę, ale proszę fajna pana, baza. Podziemna baza. Tak? No, fajna podziemna baza, muszę przyznać. Tak, to ja mogę ją przejąć, bo takiej właśnie bym potrzebował, bo będę walczył z tą plagą Herobrine'u w tym momencie. No wie pan co, tak się zastanawiam. No dobra, proszę pana, co mi zależy na tej bazie? Tutaj mam tylko jakieś stare ubrania, może panu się przydadzą sukienki, bo to... Nie, to są koszule, proszę pana, bardzo ładne, niech pan zobaczy, każdy kolor tęczy. No nawet kurczę, mam, nieźle. Tutaj mam spadem, no proszę pana, wszystko mam, ale no... Tylko wezmę sobie może mój zegarek, no bo to po babci zegarek, który to biorę, umówmy no. się tak, bo ja teraz czekam na mojego przyjaciela. Niech pan weźmie wszystko, co potrzebuje. Ja dobra. Tutaj będę musiał trochę też przerobić tą bazę. Nie, ma pan jakieś materiały ewentualnie, czy o, coś tu no. skrzynki? No wow, proszę, są materiały. To ja tutaj będę, nie wiem, mógł zrobić właśnie wieżyczkę jakąś strażniczą do góry. Będę się tutaj przekopywał i stąd będę właśnie atakował te Herobrine, wie pan? I niech proszę pan wróci pana. Tutaj za jakiś czas do miasta i zobaczy pan, że już nie będzie ich tutaj w mieście, tych Herobrine'ów, okej? Okay? Naprawdę? To pan będzie bohaterem? No to świetnie, ale ja idę, proszę pana, bo ja się spieszę trochę, bo jeszcze do spa jadę. Do widzenia. Do widzenia. Kurczę, no co za burmistrz, nie no, przesada. Widzieliście, idzie sobie do spa, kiedy są problemy w mieście, miasto trzeba ratować, to on sobie idzie do spa. Dobra, my tutaj normalnie robimy wieżyczkę strażniczą, puk, puk, puk. Normalnie będzie z dwóch stron wejście, kozacko. I musimy się szykować, bo pewnie niedługo zaatakuje cała horda. Ten magik tak powiedział, że szykuje się niebezpieczeństwo. Dobra, możemy w sumie nawet tutaj zrobić jeszcze wejście, żeby łatwiej było. Okej. Okay. I teraz tak naprawdę będziemy mogli z każdej strony wejść. Pyk, na przykład w ten sposób, tak? Jesteśmy na górze. Okej, okay. Czekam Deep właśnie... Deep play, ratunku! Ja leci pierwszy,
leci pierwszy, szybko, kurczę, pomóż mi! Co się dzieje, co się dzieje? Co ty masz? Czekaj, człowieku, masz w głowie w ogóle strzały w głowie, tam czekaj! Jest, tam, muszę, tam jest muszę ci wyciągnąć. Herobrine, czekaj, wyciągnij gdzie? Mi, no. Gdzie ten Herobrine? Czekaj, dobra, mam to. No, gdzie okay, jest Herobrine, co? Czekaj, tutaj go widziałem. Patrz, tam leci, czekaj, leci, o leci, ty o kurczę, nie. O czekaj, nie to zaklęcie. Oż ty, mam cię, cwaniaku jeden. Kurczę, ale silny jest, czekaj. Inne zaklęcie, podpalę go. Ty, to jest jakiś łucznik, słuchaj. To jest jakiś łucznik przeklęty. Kozak, uważaj, bum. Uważaj. Ja już mam magię, słuchaj. Trzęsienie ziemi i jazda z nim. Dobra, dobra, healing aura. I teraz wykończamy go. Ło, jest. Pięknie, sorry, przepraszam, tutaj tam ulecz się jak ten. Słuchaj, trzymaj o, różdżkę, bo mam dla ciebie też takie różdżki. O, i załatwiłem wow. dla ciebie ekwipunek, słuchaj. I jabłka mam nawet. Także jesteś przygotowany do walki, słuchaj. Pięknie, jesteśmy gotowi. Kolego. Także dawaj, normalnie tutaj idziemy teraz. Patrz, i przygotujemy. Patrz, co... Załatwiłem nam bazę, słuchaj. Burmistrz pojechał do wow. spa i to jest nasza baza. Możemy ją teraz przygotować wedle naszego uznania. Zobacz, ja tutaj już robiłem, wiesz co, takie murki robię, bo tutaj będzie, słuchaj, nasz właśnie punkt wypadowy. Mogę ci za moment dać tutaj materiały i będziemy stąd właśnie, wiesz co, strzelać i się bronić przed tymi Herobrine'ami. Także to zrobimy z tego taki mały zameczek, można powiedzieć, wiesz? No to świetnie wygląda, słuchaj, Gplay. Ja też coś znalazłem, może nie bazę, może nie aż tyle, czy jak ty, ale znalazłem takie pułapki, słuchaj. Pułapki? Chodź, to ci może pokażę na dół, jak tam skończysz. To dobra, słuchaj, do skrzynki. To zaraz to sprawdzimy. Dobra, zaraz to sprawdzimy. Ja tylko tutaj robię, słuchaj, żebyśmy z łuku mogli dobrze strzelać. Okej, okay, dobra. Dobra, coś w ten deseń. Dobra, no i pokażesz mi te pułapki. Myślę, że stąd już fajnie by można, słuchaj, strzelać, jak nas zaatakuje ta horda zombiaków. Okej, okay, dobra, schodzę już do ciebie. W ogóle widziałeś, jaki mamy tu wykokszony dół? Słuchaj, mamy tutaj kuchnię. Normalnie wszystko tutaj mamy. Mamy komputery, jakie nie komputery. Komputery? Nawet stary. Jest. Ja cię. No. Jakie fajne koszulki. Wszystkie kolory tęczy. Ja, no. masakra. Będziemy ja mogli się przebrać. Żółtą. Ja zaklepuję słuchaj, żółtą, słuchaj. Ja nawet jedzenie mam. Nawet jakbyśmy tutaj musieli rok wytrzymać, to wiesz co, to tak naprawdę byśmy dali radę. Pokazuj te pułapki, słuchaj. No musimy patrz. Tutaj zrobić dookoła bazy pełno pułapek. Masz tutaj. Pełno trollów. Proszę bardzo. O. Co to jest? To jest skrzynka i w środku są rzeczy. Zobacz sobie, jakie stary, wykoczone po prostu kurczę, rzeczy. Ile ty tego ogarnąłeś, dobra robota. Czekaj, dzięki. Ja tylko muszę sobie zrobić w miejsce w ekwipunku. Tu wkładam do skrzynki, słuchaj, te materiały do budowania. Okej. Okay. I włożę też różdżki, bo już za dużo ich mam. Jak coś, to będziemy tutaj schodzić. Ty miny nawet masz, człowieku. No. Kurczę, uważaj, bo jak je się położy, to mogą wybuchnąć. Dobra, może się wkopiemy tutaj. Nie wiem, no dobra, słuchaj, to ja ustawiam tutaj wszędzie. O nie, o kurczę, uważaj, wpadłem uważaj, w to. Uważaj, o nie, uważaj. Ale czekaj, to jest niebezpieczne. Ci, pomogę ci. O, o dobra, pomóż, pomóż. O, dobra, dobra, ładnie, ładnie, dobra. Tutaj masz takie, tutaj jakieś cyk. Na przykład takie. O nie, minę widział. Położyłem, uważaj, tutaj mina jest, żebyś okay. nie nadepnął, bo a będzie... A te miny to jak w ogóle, czekaj, o tutaj jest mina. Faktycznie. Lepiej, dobra. Lepiej nie testować, słuchaj, ja bym się bał. Kolce jakieś też są. Okej, okay, nie wiem, może je trzeba jakoś aktywować, te kolce, nie mam pojęcia. Ale, kurczę, przyjacielu, myślisz, że sobie sami poradzimy z tym ogólnie? Na pewno sobie poradzimy. Słuchaj, teraz jesteśmy takimi kozakami, dzięki temu, co załatwiliśmy, dzięki twoim zbrojkom, które ty załatwiłeś i dzięki tym rzeczom, co ja załatwiłem, to na pewno sobie poradzimy. Patrz, jeszcze mam takie rzeczy, chodź zobaczysz tutaj. No, ja tutaj robię ogrodzenie w ogóle dookoła naszej bazy, żeby lepiej nam się chroniło. Słuchaj, to jest bardzo, okay. bardzo kolczatkowe to jest, bardzo kolczatkowe i ty tu robisz nieźle w ogóle. Kurczę. Popatrz, tutaj takie coś mamy i mam tutaj takie coś, że oni tutaj po prostu wpadną, słuchaj, ziomeczku, rozumiesz to? Nie zobacz. Mają szans. Słuchaj, o, teraz to czekaj. Już nie mają w ogóle z nami szans. Ja tutaj robię, patrz, o kurczę, wpadłem może tutaj. Uważaj. Wow. W ogóle zobacz, jakie kozackie ogrodzenie, nie? Jak ja to ustawię dookoła naszej bazy, to nawet się nie będą tutaj mieli jak zbliżyć. O, ja nie mogę. Słuchaj, przyjacielu, musimy się czym prędzej tutaj zbroić. Okej, okay. ja już tutaj przygotowałem. No i dawaj, tutaj zakryj to. O nie, kurczę, cały czas wpadam w te kolce, one są strasznie przerażające. Ciekawe, ile dobra, tutaj uda nam się Herobrine'ów do tej bazy dzisiaj wsadzić, co? No, pewnie, damy sobie radę z wszystkimi, słuchaj, tyle pułapek tutaj da, ja też daję miny, słuchaj, w razie czego tutaj gdzieś dobra, na ja też dam miny, tylko trzeba uważać, kurczę, bo one są niebezpieczne, może wiesz co, wiem. W jednym miejscu bardziej miny. Dobra, tu myślę, że słuchaj, na lewo. Chodź teraz no? na dół, zjemy coś, słuchaj, przyszykujemy się i na spokojnie, lecimy. Wiesz co, przemyślimy cały plan, zamknijmy tutaj drzwi, bo gdyby nas ta, wiesz co, o kurczę, o nie. Nie, czekaj, to zniszczę, pyk, o, dobra. Świetnie. Dawaj, no czekaj, zamykamy drzwi. Zamknąć. Tak, dawaj. Jeden, pyk, zamykaj, i... słuchaj.
I dawaj, i kurczę, idziemy, musimy przygotować plan. Okej, ja tutaj tej temki powrzucam z powrotem. Jeszcze mamy tutaj jakąś toksyczną miksturę, co? Będziemy mogli to wylać z góry to i na nich. Na głowę im wylejemy, to będzie dokładnie super, dobra. Dobra, siadaj, chodź i zjemy i szykujemy plan normalnie na walkę. Także trzymaj jedzenie, ja też tu trzymam. I smacznego, do jedzonka. Słuchajcie, właśnie zaplanowaliśmy super strategię z moim przyjacielem i jesteśmy gotowi do walki, prawda, przyjacielu? Tak, tak! Normalnie wykurzymy ich z naszego miasta! Ej, słyszysz? Czekaj! Kurczę, ty rzeczywiście... Tak mi się wydaje, że coś słyszałem. Jakieś dziwne odgłosy, słuchaj, z góry idą. Co tu się dzieje? Patrz! O kurczę, ja nie mogę! Słuchaj, cały oddział Herobrine'ów obtoczyli nas, szybko do góry! Szybko chodźmy, szybko na górę wskakujemy! Zjedz sobie jakieś jabłko, czekaj! Kurczę, zobaczymy tutaj. Ja nie mogę! Słuchaj, to jest masakra, ile ich tutaj jest! Oni się gapią, słuchaj, rzucili się, o nie! O nie! Oni strzelają, mają łuki! O nie, kurczę, czekaj, szybko jemy! Ja nie mogę! Słyszysz to? Kurczę, patrz, wpadli w wpadli w nasz płotek! O, jest, żeby, kurczę, Herobrine'y! Ja no, my wam pokażemy! Właśnie! Dawaj ich ogniem, ich potraktujmy! Dobra. Kurczę, oni potrafią strzelać z łuku, kurczę, bardzo czasami mnie biją, kurczę, wiesz co, ja muszę zjeść złote jabłko. Zjedz sobie, ja nie mogę, masakra, przyjacielu, co to jest? Dawaj ich atakujemy, to jest cała wielka horda. Dajemy, nie wierzę. Padu, słuchaj, o nie, wszyscy... kurczę, spadłem, jesteś, przyjacielu. Jesteś, o kurczę, ci, ja uciekam, uciekam. Ja nie mogę, powiem ci, że to jest masakra, ile ich tutaj jest. O nie, pomocy, sobie, pomocy. Ale czekaj, schodzę, no. Pomogę ci. Dobra, zmieniam teraz. Słuchaj. Czekaj, weszli w minę. Czekaj, ja nie mogę, dobra, trzęsienie ziemi, do góry ich. Do pięknie. Góry ich. Wpadłem w pułapkę. Dobra, zwijamy czekaj, się. Czekaj, pomóc, szybko, dawaj. Naszej. Damy radę. O, ile ich jest, masakra. O. Dobra, ja tutaj aurę położyłem, żeby się uleczyć, słuchaj, ratującą aurę. O kurczę, dobra, jem kolejne złote jabłko. Jejku, ale ci dobrze idzie, jest. Przyjacielu, widzę, tak, nie? Dzięki, właśnie sobie jakoś radzę z nimi, ale słuchaj, zapędziły mnie w jakiś płotek, musimy sobie prądem dać teraz, radę. Ja ich prądem teraz, słuchaj, potraktowałem. Prądem najlepiej, nie? Ja nie mogę, damy sobie radę. Patrz, teraz ognie. Tutaj rozwaliłem, o, czekaj, ci, te kozaki są po prostu z tymi strzałami, musimy sobie jakoś z nimi dać tak, radę. Oni, o, kurczę, jak świetnie. Ty, człowieku, w ogóle ty masz dookoła głowy wszędzie strzały, czy ja też tak wyglądam? O nie, ty też. Ja też. Ja nie mogę, dobra, dawaj tych kirów, o kurczę, są następni. Dajmy, czekaj, damy radę. Skąd ich tutaj się tak wzięło tak nagle? Nie wiem, oni, słuchaj, tutaj zaplanowali, wiedziałem, że będzie inwazja. O kurczę, jeszcze z tamtej strony, przyjacielu, nie. To nie koniec, musimy się ratować. Musimy się ratować, ewakuujemy się do naszej bazy, szybko. Chodź tutaj, człowieku, tutaj się uleczymy, healing aurę położyłem. Uważaj, bo nas strzela tutaj. Oż ty, kurczę, wynocha. O nie mogę go załatwić. Dobra, ja szybko do bazy. Szybko, zwiewamy. Szybko do bazy, szybko. Dobra, tylko żeby nie weszli tylko. Dobra, jesteś? Dawaj szybko, czekaj, do środka. O, jestem. Dobra, zamykam. Zamknęliśmy. Dobra, słuchaj, teraz tamtych wybijemy normalnie z góry. Wszystko idzie zgodnie z planem. Słuchajcie, ludzie, mieliśmy taką taktykę. Idą do nas. Wow, dobra, ja ich prądem, słuchaj, porażę, bo ten prąd to jest świetna sprawa. Dawaj ich prądem, dajesz? Dajemy. Szybko, Herobrine'y już po was, rozumiecie to? Nie zabawisz macie się szans. Z tym miastem, którym... Czekaj, ja mam pomysł. Słuchaj, no? mamy jeszcze tutaj tą toksyczną maść. Patrz, ja na nich to wyleję. Wylewaj, dawajcie. Wylewaj. Patrz, kurczę, zatrułem ich, Herobrine'y, nie macie szans. Cieniasy jedne. O, ty strzelasz do mnie, ziomeczku. O, kurczę, sorry, jak kurczę, tutaj dałem na ciebie, wiesz co? O, nic się dobra. Nie stało, słuchaj, damy sobie radę, słuchaj, teraz jest nasz czas, teraz... Ja się nie boję ich. Dobra, zaraz im tutaj znowu wyleję, słuchaj, w ogóle tak osłabiło tych tutaj. O nie, żebym ja w to nie wpadł, w tą maść. O, zostawcie mnie, kurczę, cwaniaki jedne. Zostawcie, słuchaj, G-playa, musimy dogadać, musimy jakoś pogadać z królem tych Herobrine'ów i kurczę, z nim to wszystko załatwić, myślisz? Bo oni myślą, że to są tylko, wiesz co, podwładnymi, dostali rozkaz, musimy znaleźć króla i go pokonać, wiesz? To jest dobry pomysł, słuchaj, może ja pójdę do po prostu naszych, naszych tutaj ludzi z miasteczka, żeby powiedzieć im, że gdzie mogą się schronić, po prostu tak, tutaj u nas. Tak. Słuchaj, ja tutaj ich osłabiłem, to jest świetny plan normalnie, to z tym, ja idę w takim z tą mazią. Razie. Dobra, leć, ja tutaj poradzisz omijam. Sobie? Tak, będę walczył, słuchaj, będę bronił naszej bazy, dawaj,
Kurczę, ile ich tutaj jest? To jest masakra. Słuchajcie, Herobrine nas normalnie tutaj atakują, ale my się nie poddajemy. Jesteśmy cały czas zwarci i gotowi do walki. Są naprawdę silni. O nie, już mi pół życia. Uratowała nas bardzo ta zbrojka. O, ty, to cię mieczykiem takim zwykłym poskładam, jak taki jesteś kozak. Dobra, wezmę teraz może normalnie trzęsienie ziemi. To jest najlepsza sprawa, trzęsienie ziemi. Bum! I wszyscy do góry normalnie odlatują w kosmos. Dobra, mam was. Idę po słuch szukać. Kurczę, wpadłem tutaj. O nie, muszę stąd wyjść. Zostawcie mnie. Dobra, muszę iść znaleźć tego króla. Króla Herobrine'u. Gdzie jesteś, królu jeden? Ja nie mogę. Jestem, słuchaj, witaj. Armio, ja nie na mogę. Niego. Zakręciło niego. Mi się w głowie. O nie, wpadłem w tą miksturę. O nie, ty królu! Po tobie! Ja muszę z tobą porozmawiać! Czemu wy tak robicie, słuchaj, że przejęliście nasze miasto, co? Ja jestem Herobrine'em, po prostu wszystkich Herobrine'ów i ja przejmuję cały świat, rozumiesz? Już po was, już po ludziach, patrz, o nie! Twoi ludzie zginą, rozumiesz? Nie mają szans, słuchaj, ze mną. My jesteśmy, kurczę, prawdziwymi magikami z moim przyjacielem i oni wszyscy poginą. Zobacz, jak mrówki, kurczę, będą ginęli. Trzęsienie ziemi za moment rusza, bum! Tak? I co? Słuchaj, ja cię za chwilę normalnie rozwalę, po tobie chodź, już słuchaj, będzie. Porozmawiamy, tobie na razie co, nie no? zrobię krzywdy, widzisz? Nie twoi wszyscy ludzie poginęli, to już jest koniec. To już jest koniec, słuchaj. Jak to? Chodź tutaj, porozmawiamy sobie na spokojnie, w cztery oczy. W ogóle, słuchaj, widzę, że ty też toczyłeś niezły bój, bo masz tyle strzał w sobie. Powiem ci tak. Tak, stoczyłem, słuchaj, z armią króla waszego i co? I prawie albo, wygrałem. Albo, słuchaj, się stąd wyniesiesz, albo cię załatwię, słuchaj. Co wolisz? Ja co? Wiesz co wolę? Ja no? wolę normalnie tutaj się z tobą załatwić, rozumiesz to? No z to tobą, chodź, z kurczę, no chodź, to walczymy. Się. Walcz ze mną, walcz ze mną. Jeden ała, na jeden, no. kurczę. Jeden na jeden. Wow, i kurczę, ma król. Był król i nie ma króla. Słuchajcie, wygraliśmy ten pojedynek. Horda zombie została pokonana i uratowaliśmy miasto. Burmistrz będzie z nas naprawdę na pewno dumny. Musi wracać już z tego spa i pokażemy mu, że daliśmy radę. Super!